Czy witajcie, z tej strony Szymon Hałupka z kanału Filmujemy. Widzimy się w kolejny poniedziałek znowu o godzinie 18 i standardowo przed odcinkiem przypominam o bardzo ważnej rzeczy dla mnie, czyli o podcastach. Wszystkie linki potrzebne dla Was są w opisie do tego filmu oraz w podpiętym komentarzu, którego jestem ja autorem. Mam nadzieję, że wpadniecie tam, posłuchajcie, bo naprawdę warto. A dzisiaj chcę pokazać Ci kilka takich sposobów sprawdzonych na własnej skórze, jak zdobyć swoje pierwsze płatne, to bardzo ważne, zlecenie. Nie ma co czekać, przechodzimy do odcinka. I moją pierwszą radą będzie to, abyście każdemu swojemu znajomemu, oczywiście temu, któremu gdzieś tam ufacie i nie boicie się, że na przykład powie skarbówce, że ej, on chce zarobić pieniążki, a nie ma firmy, dacie mu znać o tym, że zajmujecie się filmowaniem. I tutaj pamiętajcie o jednym bardzo ważnym słowie, za pieniądze, że chcecie coś zarobić. W przeciwnym razie, jeżeli na przykład nie powiecie, że chcecie zarobić, albo w ogóle nie poruszycie tego tematu, to ktoś automatycznie pomyśli sobie jedno, że skoro nie powiedziałeś o tym i skoro zaczynasz, to pewnie będziesz w stanie i będziesz skłonny zrobić coś za darmo. Nie. Od razu informujemy i od razu komunikujemy o tym, że my chcemy za to ubierać pieniążki, więc z automatu odrzucicie znajomych, którzy chcą po prostu, żebyście zrobili coś im za friko. I dzięki temu, jeżeli macie dużo znajomych, ale no, jeżeli nie macie, no to jest problem. Ale jeżeli macie tych dużo znajomych, no to tutaj z automatu jakby otwieracie taką siatkę różnych kontaktów. Jeżeli na przykład tam Gabryśka będzie chciała brać ślub i będzie szukała, nazwijmy tutaj na potrzeby tego odcinka, kamerzysty, no to wtedy z automatu ktoś być może właśnie podrzuci Was, być może właśnie ktoś zaoferuje Waszą usługę, ktoś tam będzie słyszał. Po prostu lepiej jest, jak o Was gdzieś tam wiedzą, słyszą właśnie Wasi znajomi i dzięki temu z automatu poszerzacie tą siatkę kontaktów i być może właśnie od jakiegoś znajomego dostaniecie pierwsze swoje zlecenie, za które zarobicie kaskę. Kolejnym bardzo ważnym podpunktem jest to, abyście posiadali gdziekolwiek w internecie miejsce, gdzie ktoś wchodzi i widzi filmy, które wykonywaliście. I tak naprawdę teraz zaczynamy rozkminiać tutaj, czy to będzie strona, czy to będzie fanpage, czy to będzie na przykład tylko kanał na YouTubie, czy to będzie jakieś Vimeo. Tak naprawdę zależy w głównej mierze to od Was, gdzie będziecie te filmy umieszczać. I tutaj fajnie by było, gdybyście przy każdym filmie opisywali, jaki był problem, bo zazwyczaj ten film rozwiązuje jakiś problem. Może być to na przykład teledysk muzyczny, gdzie problemem było na przykład oświetlenie, bo na przykład nie było budżetu. Warto jest na przykład to napisać. Dzięki temu ktoś, gdy pozna ten problem, który rozwiązywaliście za pomocą waszego wideo, prawdopodobnie nabierze do was o wiele większego respektu, niż na przykład napisalibyście: zrobiłem fajny filmik, obczaj sobie go. Zrobiłem go dla mojego ziomka, co nagrywa rap. Sprawdzę, bo to dobry raper jest. Warto też jest wypisać jakąś tam potencjalną listę sprzętu, czy materiał został zarejestrowany w 4K, czy Full HD, bo to dla waszego przyszłego klienta, czyli zleceniodawcy, jest bardzo często istotne. I teraz z mojego doświadczenia, warto jest mieć jednak tą stronę internetową, bo tam nie ograniczają was żadne algorytmy. Zawsze, gdy ktoś chce, no to lepiej jest, gdy podajecie mu swoją taką definiowaną stronę internetową. Czy na przykład już macie jakąś markę i ją jakoś nazywacie, czy to jest jakaś tam bardziej osobista marka, to jednak zawsze jest lepiej mieć tą stronę internetową. Pamiętamy o tym, że nie zapominamy jednak o tych social mediach, bo one gdzieś tam są w pewien sposób taką dźwignią i mogą nam troszeczkę napędzić jakiegoś ruchu, chociażby na tej stronie. Zawsze możemy je też wykorzystać jako potencjalną możliwość reklamowania właśnie swoich usług. Trzeci bardzo ważny element, żebyście znaleźli swoje pierwsze zlecenie, jest taki, abyście utworzyli tak zwany showreel. I tutaj na początku nie musimy aż za bardzo skupiać się na tym, żeby on był na przykład z okresu całego roku, bo gdy na przykład zauważycie jakieś wielkie firmy, nawet niewielkie, ale ludzie, którzy są już gdzieś doświadczeni, zamykają jakby te showreele w takim okresie rocznym, czyli showreel 2018, dobrze, właśnie 2000 czy 2000, czyli mamy showreel 2018, 2019 i tak dalej. Cała idea showreela polega na tym, abyście pokazali swoje jakby najwybitniejsze projekty, które gdzieś tam zrobiliście w jakimś okresie czasu. I tutaj bardzo ważna informacja jest taka, że bardzo często na przykład niektórzy mówią, że po co robić coś za darmo i tak dalej, niektórzy się śmieją, że do portfolio. I tutaj cały zamysł polega na tym, że im więcej sobie tych projektów gdzieś tam na początku zrobisz, typowo zajawkowych, for fun, do właśnie tak zwanego portfolio, i później z nich zmontujesz sobie takiego showreela, to bardzo duża szansa jest na to, że ten showreel jakby przyciągnie właśnie potencjalnie jakiegoś nowego klienta i być może wpadnie ci te pierwsze zlecenia. Więc tutaj skupiamy się na tym, żeby zrobić jak najlepszego showreela. To może być dosłownie 45 sekund, ale niech to będzie naprawdę fantastyczna muzyka, fajny montaż. Możecie wypisać jakieś na przykład projekty, które są dla was najważniejsze, tam jakieś loga, jeżeli robiliście na przykład coś dla jakiegoś salonu motoryzacyjnego, no to możecie też tam przecież to wszystko pokazać. To jest taki film, który ma skupić
uwagę waszego klienta i po nim ten klient ma przejść do następnej czynności, czyli do po prostu poinformowania, że chce z tobą pracować. Czwartym punktem będą tak zwane grupy na fanpage'u i tutaj od razu muszę wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, czyli na tym, żebyście skupili się na raczej społeczności lokalnej. I pamiętajcie o tym, że jeżeli panna młoda pyta o zdjęcia, które jej się podobają, to nie wklejajcie swoje roboty i oferujcie się jako tam super firma, czy tam super gościu, który zrobi jej film. Chodzi tak naprawdę o to, żebyście nie na siłę szukali tego zlecenia, tylko raczej, żeby ono gdzieś tam wpadło za pomocą tego, że jesteście po prostu życzliwi, że podchodzicie do tematu bardziej luźno, a nie gdzieś tam na chama wciskacie się. Jeżeli ktoś pyta na przykład o kwiatki, no to wy mówicie, jak już kupisz kwiatki, to ja ci nagram film. No nie, to tak nie działa, to jest bardzo słabe. Możecie też szukać zleceń na przykład gdzieś tam w jakiejś całej Polsce, ale pamiętajcie o tym, że tych ludzi jest o wiele więcej, te stawki są zupełnie inne i tak naprawdę tracicie swój czas na to, żeby przebić się na przykład przez 150 innych gości, którzy są napaleni i oni chcą zrobić zlecenie. Dlatego raczej traktujcie ten czwarty krok jako taki gdzieś tam już po godzinach, a zobaczę, a gdzieś tam napiszę przy okazji. Tak to raczej traktujcie jako budowanie rozpoznawalności waszej marki gdzieś tam na tym rynku lokalnym, aniżeli jako typowy krok, który ułatwi wam znalezienie tego zlecenia. I przy piątym kroku pogadamy sobie o finansach. Oczywiście powstanie cały odcinek o tym, jak wyceniać swoją pracę, ale to gdzieś tam w najbliższym czasie. Pamiętajcie o tym, że kasujemy za sprzęt tak, jak mówią wypożyczalnie, gdzieś tam najbliżej was. Jeżeli na przykład jesteście blisko Poznania, to zobaczcie, jakie stawki są za sprzęt w Poznaniu. W sensie chodzi tutaj o wynajem waszego sprzętu. Jeżeli na dobę jest to na przykład 300 zł, to też 300 zł wy powinniście kasować za tą dobę, jeżeli chodzi o plan zdjęciowy. Czyli kumulujemy sobie cały ten sprzęt, który macie, wychodzi za niego na przykład, nie wiem, 800 zł na dobę netto, no to wtedy jakby to jest wasza podstawa i poniżej tej stawki nie schodzimy. I do tego zaczynamy dokładać stawkę za to, co potrafimy i tutaj te stawki są cholernie różniące się od siebie w zależności od tego, jak długo pracujecie, w jakim rejonie Polski jakby gdzieś tam się dokształcaliście, czy właśnie macie jakieś warsztaty za sobą, czy kształcicie się sami, w zależności od tego, czy wasza marka jest rozpoznawalna, czy na przykład robicie na fakturę, czy robicie na fakturę, czy nie robicie, to jest bardzo dużo zmiennych i musicie o nich pamiętać. Najkrócej, żeby nikt tutaj nie wyszedł taki zniesmaczony, no to w przypadku Śląska tak naprawdę doba operatorska to będzie od 500 do nawet gdzieś powiedzmy 1500-2500 zł za dniówkę. Do tego musimy dołożyć sobie oczywiście montaż, jeżeli gdzieś tam wiemy, że na przykład zajdzie nam to 5 godzin, to taka średnia stawka za montaż to jest od około 40 do 70 zł za godzinę netto, więc też możecie gdzieś kalkulować. Pamiętamy też, że dochodzi do tego color grading, dochodzi do tego cały proces później korekcji tego koloru, być może są jakieś efekty, musicie na przykład tym przechodzić do After Effectsa. To wszystko oczywiście kosztuje, ale też pamiętamy o tym, że jak dajemy zabójczą cenę, a jeszcze nie mamy jakiegoś turbo fajnego portfolio, no to ten odrzut klienta będzie niesamowicie wysoki. Więc celujemy w tą bazę sprzętową, dokładamy do tego taką kasę, która gdzieś tam nas usatysfakcjonuje, dokładamy do tego zawsze oczywiście dojazd, no i liczymy, wysyłamy klientowi, cyk, pyknie to pyknie, nie pyknie to szukamy dalej. A jak na przykład przez 10 klientów się okaże, że wszystko nam odpada, no to być może jest to oznaka, że musimy zejść trochę z tą ceną i po prostu spróbować szukać dalej. No i moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że tym odcinkiem pomogłem ci i liczę na to, że zdobędziesz swoje pierwsze zlecenie. Ja nie będę brał od was prowizji za to, jak zdobędziecie swoje pierwsze zlecenie. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeżeli już to zrobiłeś, to zachęcam cię do zostawienia komentarza pod tym odcinkiem. Czekam na wasze rady, jak być może wy zdobyliście swoje pierwsze zlecenie. Pamiętajcie też o tym, że mam Instagrama i to jest takie pierwsze medium w kontakcie z wami, więc tam was informuję o jakichś moich przemyśleniach, o jakichś informacjach, gdzie jestem, gdzie możemy się spotkać, więc myślę, że naprawdę warto jest to oglądać. Jeżeli masz jakikolwiek problem, nie wiesz jaki wybrać sprzęt albo chcesz podać swój film opinii innych, to zachęcam cię do grupy Filmujemy. Ponad 10 tysięcy członków czeka tylko na to, żeby pomóc właśnie tobie. Ja już nie przedłużam twojego ranka albo nocy, albo twojej pracy. I widzimy się w kolejny poniedziałek, znowu o godzinie 18. Trzymajcie się, na razie, cześć.